Jesteśmy na 7. edycji nocnego biegu po Pszczynie, organizowanego przez Hospicjum imienia Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Panią do udziału. Najlepsza. Ze wszystkich biegów, na jakich po prostu byłam. Jestem mocno związany z tym biegiem, tak sentymentalnie. Lubię przyjechać, połączyć to jeszcze z jakąś wycieczką po okolicy. Zastanawiam się, czy dzisiaj potrzebowałeś kawy, bo emocje są na pewno bardzo duże. No, wypiłem chyba 3 kawy od rana. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? No ponieważ to jest bieg na dobrą rzecz, no i dlatego zdecydowałyśmy się pobiec, a biegniemy grupą, z tym panem. Fajny sposób spędzenia czasu. I tyle, w gronie fajnych ludzi. Jestem pierwszy raz tutaj, jestem bardzo zaskoczony, jest miła atmosfera. Trochę energii dzisiaj nie mam, ale zobaczymy. Jakoś damy radę. Przyjechaliście ze Skoczowa do Pszczyny na bieg. No dlaczego nie? Bliziutko. Super zabawa. Trzy, dwa, jeden! Ten czerwony dywan, wow. Cudownie, Hollywood cię kryje. Przyjechałam specjalnie z Rzymu, żeby być na tym spotkaniu. Zrobiłam niespodziankę dziewczynom, nikt nie wiedział, że będę i jestem. Drugi mój bieg oczywiście za sprawą Łapersa, jak zwykle, który to wszystko napędza, nakręca. Po drodze zabrałam dwie dziewczyny, Anetkę z Bydgoszczy i Basię z Leszna. Mam przyjechać 2000 km, żeby zrobić 7 km, to trzeba mieć trochę w głowie. Ale pozytywnie. Pozytywnie, bardzo pozytywnie. Przede wszystkim oczywiście cel charytatywny tego biegu, to jest ta główna idea, dlaczego tutaj jesteś. Hello! Hello! Liczy się dobra zabawa i liczą się ludzie, bo ludzie są najważniejsi. Razem, pierwszy bieg, coś pięknego. Wspaniała atmosfera na trasie. Skąd pomysł na stylizację? No, koleżanka mi dała. Nie, poważnie, koleżanka mi przyniosła takie coś. A jak się biega razem w dwójkę? Wyjątkowo, naprawdę. Dzięki temu, że biegliśmy razem, też byliśmy chyba bardziej zmotywowani i przyjemniej się biegło. Że jesteście bardzo szczęśliwi. Bardzo. Bardzo to wyjątkowe wydarzenie i było moim marzeniem wziąć udział w tym.